ulicy, której patronem jest Gustaw Gizewiusz, z pewnością nie wymienimy wśród wizytówek Ostrudy. Jesteśmy tutaj dlatego, że nosi ona imię jednego z najwybitniejszych Ostrudzian, zasłużonego obrońcy polszczyzny, literata, tłumacza, publicysty, ale przede wszystkim ewangelickiego duchownego. Przede wszystkim, bo w tym odcinku Laboratorium Historii z okazji 500-lecia Reformacji przyjrzymy się dziejom ostrudzkich ewangelików. Zapraszam. W Ostrudzie działa obecnie kilkanaście wspólnot religijnych. Dominującym wyznaniem jest oczywiście rzymski katolicyzm, aż 8 parafii na terenie miasta, ale swoje świątynie mają u nas również grekokatolicy, baptyści, świadkowie Jehowy, członkowie kościoła nowoapostolskiego czy kościoła zborów chrystusowych. Istnieją również dwie parafie ewangelickie, ewangelicko-metodystyczna przy ulicy Sienkiewicza i ewangelicko-augsburska, mieszcząca się w budynku dawnego sądu przy ulicy Olsztyńskiej. Ta ostatnia nawiązuje wprost do pięciowiekowej tradycji mazurskiego luteranizmu. Być może współczesnym Ostrudzianom trudno to sobie wyobrazić, ale przez zdecydowaną większość swojej historii Ostruda wcale nie była miastem katolickim. Niespełna 200 lat po nadaniu jej praw miejskich stała się częścią pierwszej na świecie monarchii protestanckiej, księstwa Prus. Wyznanie ewangelickie dominowało na naszym terenie przez kolejnych 400 lat, kiedy po zakończeniu II wojny światowej ewangelików zastąpili katolicy z Polski. Zacznijmy jednak od początku. Tak naprawdę postulaty reformy Kościoła pojawiały się już we wczesnym średniowieczu, bo już na przykład w XI wieku pewne zmiany postulował we Francji i we Włoszech Piotr Waldus, ale za tych poprzedników reformacji możemy także uznać Jana Husa, Jana Wyklifa, Hieronima Savonarole, czy też chociażby Franciszka z Asyżu. Niestety z różnych względów i powodów te ich działania zmierzające do reformy nie zawsze odnosiły pozytywny skutek. Dopiero tak naprawdę tym, który dokonał trwałej zmiany i trwałej reformacji, był właśnie Marcin Luter. To on, korzystając ze sprzyjających okoliczności geopolitycznych, także z nowych odkryć, chociażby odkrycia druku, który niezwykle przysłużył się reformacji, można było z sukcesem zakończyć ten proces. Ale właściwie tym takim najważniejszym czynnikiem, który ułatwił Luterowi działanie i sprawił, że nie podzielił losu wielu swoich poprzedników, był książę elektor saski Fryderyk Mądry, który był opiekunem Marcina Lutra i który bronił go przed tymi, którzy chcieli go pojmać, aresztować i zapewne skazać na śmierć. Marcin Luter urodził się w 1483 roku i przez swojego ojca przeznaczony był do kariery prawniczej. Taki los został mu przez ojca przygotowany, ale co się okazało, historia chciała inaczej i Marcin Luter pod wpływem takiego bardzo silnego dla siebie doświadczenia, a mianowicie przeżycia bardzo ostrej burzy z piorunami, które to o mały włos nie odebrały mu życia, złożył ślubowanie świętej Annie, obiecując, że jeśli tą burzę przeżyje, wstąpi do zakonu. A ponieważ był człowiekiem niezwykle słownym i prawdomównym, rzeczywiście w ciągu kilku tygodni od tego wydarzenia zamknął wszystkie swoje sprawy, zrezygnował ze studiów i właśnie wstąpił do zakonu augustynianów. I od tego momentu właściwie możemy mówić, że w życiu Lutra zaczynają się takie duchowe poszukiwania. Z jednej strony to był czas, kiedy nękały go bardzo mocno obawy i lęk przed śmiercią. Nie tylko podczas tej burzy, ale także w kilku innych momentach miał kontakt bliski ze śmiercią i bardzo bał się, że także ona może być bliska dla niego i że przede wszystkim nie czuł tej gotowości na śmierć, nie czuł tego, że na pewno będzie zbawiony, jeśli by dzisiaj umarł. A więc bał się tego, że nie jest wystarczająco dobry do zbawienia. Ale w trakcie tego swojego życia w zakonie, a przede wszystkim od momentu, kiedy trafia do nowo powstałego uniwersytetu w Wittenberdze, gdzie z czasem obejmuje katedrę biblistyki, właściwie wszystko się zmienia, ponieważ w tym momencie może korzystać z Pisma Świętego. Właściwie po raz pierwszy ma dostęp do Pisma Świętego w językach oryginalnych. I kiedy zaczyna czytać Biblię, okazuje się, że to, co tam jest napisane, nijak ma się do
do tego, jak funkcjonował ówczesny Kościół. Okazuje się, że ten Bóg, który opisany jest na kartach Biblii, wcale nie jest Bogiem surowym, złym, który czeka jedynie, by człowieka ukarać i skrzywdzić, ale jest Bogiem łaski, jest Bogiem miłosierdzia, jest Bogiem, który chce człowieka usprawiedliwić. I to było niesamowite odkrycie w życiu Marcina Lutra i tą niesamowitą dobrą nowiną chciał się dzielić z innymi ludźmi. No i tym katalizatorem, który właściwie doprowadził do powstania czy do rozpoczęcia reformacji, były przede wszystkim odpusty, które na zlecenie papieża Leona X sprzedawano w całej Europie. Odpusty, które miały posłużyć m.in. na budowę Bazyliki Świętego Piotra. Dla Lutra była to praktyka całkowicie niezgodna z Biblią. Odrzucał możliwość kupienia sobie zasług czy kupienia prawa do tego, by być zbawionym. Według niego było to całkowite wypaczenie Bożego Słowa. Dlatego też postanowił podjąć debatę. Był w końcu teologiem, był naukowcem i jak to mają naukowcy w zwyczaju, chciał stworzyć tezy, które miały być podstawą, fundamentem do szerokiej debaty teologicznej w Kościele. I tak właśnie powstały słynne 95 tez, które Marcin Luther przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 października 1517 roku, tym samym w sposób symboliczny rozpoczynając reformację. Oczywiście, znając uwarunkowania ówczesnych czasów tamtej epoki, nikt nie chciał rozmawiać z tym mało znaczącym, nikomu nieznanym niemieckim mnichem. Właściwie kazano mu jedynie wyprzeć się swojego nauczania, swoich postulatów. Luther natomiast musiał podjąć chyba jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Czy być posłuszny ludziom, czy zachować wierność względem Bożego Słowa, względem Chrystusa. Jak wiemy dobrze z historii, wybrał to drugie, wybrał wierność i posłuszność Bożemu prawu, co zresztą w pięknych i znanych powszechnie słowach wyartykułował przed cesarzem Karolem V na Sejmie w Wormacji w 1521 roku. Tak oto stoję, inaczej nie mogę. Kościół ewangelicko-augsburski, można powiedzieć, powstał właśnie w tamtym czasie, szczególnie, że nasza nazwa odnosi się do Sejmu, który odbył się w 1530 roku w Augsburgu, kiedy to przedstawiciele stanów ewangelickich odczytali wyznanie wiary. Stąd właśnie ta dwuczłonowa nazwa naszego kościoła. Ewangelicki, bo oparty na Ewangelii, na Słowie Bożym, i augsburski, dlatego że właśnie w Augsburgu odczytano wyznanie wiary, które opisywało szczegółowo, w co wierzą ewangelicy. I stąd to odróżnia nas chociażby od drugiego historycznego kościoła ewangelickiego, ewangelicko-reformowanego, który wyrósł z tradycji reformacji szwajcarskiej i takich reformatorów jak Zwingli czy też Calvin. Wydarzeniem, które zapoczątkowało rozwój luteranizmu w Prusach, a więc również w Ostródzie, była sekularyzacja, czyli inaczej ześwięcenie państwa zakonu krzyżackiego. 8 kwietnia 1525 roku ostatni wielki mistrz krzyżacki w Prusach, Albrecht Hohenzollern, złożył hołd lenny królowi Polski Zygmuntowi Staremu i odtąd już nie jako zakonnik, ale świecki władca miał władać Prusami książęcymi. Albrecht Hohenzollern był oczarowany naukami Marcina Lutra, z którym spotkał się osobiście w 1523 roku. Ojciec reformacji poradził mu porzucenie reguły zakonnej, znalezienie żony i przekształcenie Prus w świeckie państwo. Zaraz po zostaniu pruskim księciem Albrecht przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę akcję luteranizacji i wypierania katolickiego kleru. Duchowni katoliccy, żeby móc pozostać w Prusach, musieli przyjąć nowe wyznanie. Książę wprowadził również specjalny podatek na utrzymanie księży oraz prowadzonych przez nich kościołów i szkół. Ostródzka parafia ewangelicka powstała już w 1525 roku. Zgodnie z przyjętą przez księcia Albrechta praktyką, luteranie przejęli zarówno kościół na Starym Mieście, jak i wszystkich przypisanych do niego parafia. W 1534 roku powołano pierwszego ewangelickiego proboszcza. Pod koniec XVI wieku za kościołem na Starym Mieście, dzisiejszym kościołem świętego Dominika w Savio, powstał mały, skromny budynek kościoła polskiego. Luteranizm, choć wprowadzony praktycznie z dnia na dzień, bardzo szybko zakorzenił się w Prusach. Tak wielka zmiana musiała być jednak pewnym szokiem dla prostego ludu z polsko-pruskiego pogranicza.
Księża, nie dość, że odtąd mieli żony, mówili zupełnie co innego niż dotychczas. Ale przecież reformacja to nie tylko zniesienie celibatu. Reforma Marcina Lutra dotyczyła całej teologii Kościoła zachodniego, chrześcijaństwa zachodniego. Właściwie możemy streścić te podstawowe zasady wiary Kościoła luterańskiego w tak zwanych solach. Sola, czyli z łaciny tylko. Jedną z tych zasad jest sola scriptura, a więc tylko Pismo Święte. Zasada ta mówi o tym, że jedyną podstawą, źródłem wiary dla ewangelików jest właśnie Biblia, Boże objawienie zapisane na kartach Pisma Świętego. Oczywiście w Kościele ewangelickim także mamy dogmaty, mamy tradycje, mamy zwyczaje, ale wszystkie one muszą być interpretowane i podlegać osądowi Pisma Świętego, muszą być z tym Pismem Świętym zgodne. Drugą z tych zasad, niezwykle istotną, jest zasada tylko Jezus Chrystus. Mówi ona o tym, że głową Kościoła jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. On jest jedynym pośrednikiem, jedynym Zbawicielem. Tylko do Niego, jako do Boga się modlimy i tylko On poprzez swoją ostateczną, krzyżową, niepowtarzalną ofiarę dokonał zbawienia człowieka. A kolejną zasadą, a właściwie dwoma zasadami, które możemy połączyć w jedną, jest zasada z łaski przez wiarę, czyli tylko łaska i tylko wiara. Zasada ta mówi o takiej nauce, o usprawiedliwieniu i była to właściwie ta główna nauka, którą głosił Marcin Luther właśnie w kontekście średniowiecznej uczynkowości i zdobywania zasług przed Bogiem, by zostać zbawionym. Marcin Luther przypomniał za słowami Pisma Świętego, a także za ojcami Kościoła, że człowiek nie ma żadnej zasługi przed Bogiem, że człowiek nie może w żaden sposób zaskarbić sobie zbawienia, czy też na to zbawienie zapracować. Może to zbawienie, to usprawiedliwienie otrzymać tylko i wyłącznie z Bożej łaski, za darmo, bez naszego udziału, tylko i wyłącznie z suwerennej Bożej woli. A tym, co sprawia, że tą łaskę, to zbawienie możemy przyjąć, jest nasza wiara. Nie znaczy to oczywiście, że nasze uczynki, nasze zachowanie nie mają żadnego znaczenia. One są bowiem owocem wiary i z tej wiary wypływają, są naszym obowiązkiem. To są te główne zasady, te filary teologii ewangelickiej, które oczywiście wpływają na cały szereg kolejnych teologicznych zasad czy różnic, które możemy wskazać w nauczaniu Kościoła ewangelickiego, którymi różnimy się chociażby od naszych braci z Kościoła katolickiego. Na przykład w Kościele ewangelickim występują jedynie dwa sakramenty, sakrament Chrztu Świętego i Komunii Świętej. I Komunia Święta jest udzielana wszystkim wiernym pod dwiema postaciami, zawsze tak jak to było w czasie ostatniej wieczerzy. Także spowiedź w Kościele ewangelickim wygląda odmiennie, ponieważ podstawową formą spowiedzi jest zawsze spowiedź powszechna, kiedy to spowiadamy się w czasie nabożeństwa, w naszej modlitwie przed Bogiem, a nie indywidualnie przed księdzem. Chociaż oczywiście taka forma spowiedzi w ramach rozmowy duszpasterskiej również jest możliwa, ale tylko na życzenie i potrzebę wiernych. Kolejnym takim wyznacznikiem ewangelickiej tożsamości czy pobożności jest osobista wiara. Bardzo istotne jest dla nas to, byśmy osobiście przeżywali naszą relację, naszą wiarę z Bogiem, byśmy osobiście Słowo Boże studiowali, poznawali, byśmy chcieli to Słowo Boże stosować w naszym życiu. I dzięki temu także ta nasza wiara przekłada się bardzo mocno na życie codzienne, które to powinna charakteryzować odpowiedzialność. Dla nas, jako dla ewangelików, odpowiedzialność ma kluczowe znaczenie i jest kluczowym właściwie pojęciem naszej tożsamości. Wierzymy, że właśnie poprzez to, że w Chrystusie zostaliśmy uwolnieni od grzechu i od śmierci, zostaliśmy także powołani do tego, by służyć światu, służyć drugiemu człowiekowi, by podejmować to wyzwanie budowania i opieki nad światem. Dlatego chcemy właśnie zgodnie z naszą wiarą, naśladując Chrystusa, odpowiedzialnie kształtować
i budować naszą rzeczywistość, nasze otoczenie. Jeśli chodzi o takie codzienne życie Kościoła Ewangelickiego, na pewno należy również dodać, że zgodnie z naszymi zasadami nie uznajemy kultu świętych, nie uznajemy kultu relikwii. Owszem, uważamy, że są ludzie, którzy są szczególnymi autorytetami, których na pewno warto wspominać i naśladować. Natomiast uważamy, że zgodnie z pierwszym przykazaniem nie wolno oddawać im czci, która należna jest tylko i wyłącznie Panu Bogu. Dlatego też nie czcimy Matki Bożej jako świętej. Oczywiście obdarzamy ją wielkim szacunkiem, stawiamy ją jako wzór, jako przykład, jako niezwykle ważnego biblijnego bohatera, który poprzez swoje posłuszeństwo i wytrwanie zapisał się bardzo mocno na kartach Pisma Świętego i w tej historii zbawienia człowieka, ale jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Także szanujemy bardzo mocno Matkę Bożą, jest obecna w naszej liturgii, w naszym roku liturgicznym, ale nie jest dla nas świętą. Jeśli chodzi o nasze święta i tradycje, trzeba powiedzieć, że jako Kościół, który wyrasta z tradycji chrześcijaństwa zachodniego, mamy tak naprawdę wszystkie te same święta, które funkcjonują w tradycji Kościoła katolickiego, w tych samych terminach, w tych samych datach, zarówno na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Życie religijne ostródzkich ewangelików koncentrowało się wokół tego kościoła na Starym Mieście. Funkcjonowały tutaj dwie parafie. Miejska, mieszcząca się właśnie w tym budynku, w której odprawiano niemieckojęzyczne nabożeństwa dla mieszkańców Ostródy, oraz parafia wiejska, znajdująca się w przylegającym do niego małym, skromnym, zupełnie nie przypominającym kościoła budynku. Tutaj odprawiano nabożeństwa polskojęzyczne. Aż do połowy XIX wieku, kiedy w Ostródzie powstała pierwsza parafia katolicka, te dwa kościoły, duży i mały, na Starym Mieście, były jedynymi świątyniami w całym mieście. Na początku XX wieku na wzgórzu, tuż obok kościoła katolickiego, powstał nowy kościół ewangelicki. Wyróżniał się wysoką, zwieńczoną dwoma hełmami wieżą. Wkrótce podobną wieżę dobudowano do kościoła katolickiego. Do dziś są one jednym z najbardziej charakterystycznych elementów w ostródzkim krajobrazie. Luteranie z Ostródy i okolic dzielili się na dwie grupy. Niemców i polskojęzycznych Mazurów pruskich, potomków osadników z Mazowsza, którzy przez stulecia osiedlali się na terenie południowych Prus. Od połowy XIX wieku poddawani oni byli bardzo silnej germanizacji, a władze niemieckie starały się budować ich tożsamość w opozycji do Polski i Polaków katolików. W obronie Mazurów występowali duchowni ewangeliccy. Jednym z nich był ksiądz Gustaw Gizewiusz, który dzięki swojej działalności w latach 1835-48 uczynił Ostródę jednym z najważniejszych ośrodków polskiej inteligencji na Mazurach. Gizewiusz wydawał polskie książki, wydawał również jedną z pierwszych gazet polskich na Mazurach. Kiedy umarł, jego parafianie przez 3 dni nie pozwalali przeprowadzić pogrzebu, śpiewając przy jego trumnie żałobne pieśni. Ostatecznie Gizewiusz spoczął na cmentarzu na Polskiej Górce. Ten 18-wieczny cmentarz to najstarsza ewangelicka nekropolia w naszym mieście. Wcześniej wierni z ostródzkich parafii byli chowani na cmentarzach okalających kościół przy rynku. Gdybyśmy chcieli wymienić wszystkich Ostrudzian, znanych Ostrudzian, którzy byli ewangelikami, z pewnością nie starczyłoby nam na to czasu. Warto wspomnieć chociażby o Adolfie Tetzlaffie, czyli twórcy żeglugi na kanale Oberlandzkim, czy Georgu Jakobie Sztenke, projektancie i budowniczym tego kanału. Ewangelikiem był również znany niemiecki pisarz Hans Helmut Kirst. Sytuacja kościoła ewangelickiego na Mazurach zmieniła się z początkiem XIX wieku, kiedy to król Prus, Fryderyk Wilhelm III, zdecydował się na połączenie dwóch ewangelickich wyznań funkcjonujących na terenie jego królestwa, kościoła ewangelicko-augsburskiego i kościoła ewangelicko-reformowanego. Było to podyktowane tym, że on sam, jako przedstawiciel rodziny Hohenzollernów od połowy XVII wieku, był już wyznania reformowanego. Natomiast jego małżonka była luteranką. Zgodnie z ówczesną praktyką nie mogli wspólnie uczestniczyć w nabożeństwach ani przyjmować sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Dlatego też z uwagi na względy praktyczne zdecydował się on w 1817 roku połączyć obydwa kościoły w jeden ewangelicko-unijny. Ponieważ jednak spotkało się to z wielkim oporem i sprzeciwem przedstawicieli kościołów, dopiero w 1830
1834 roku ustanowiono Unię. Była to jednak jedynie Unia zewnętrzna, administracyjna, która powodowała, że oba kościoły miały jeden porządek nabożeństwa, jeden konsystorz, wspólne władze czy też kasę. Natomiast parafie cały czas nauczały zgodnie z tą samą nauką, z tego samego wyznania, do którego należały wcześniej. Dlatego możemy również w XIX wieku mówić o tym, że Kościół ewangelicki na Mazurach, Kościół unijny, był kościołem luterańskim. Nauczano bowiem zgodnie z katechizmem luterańskim, zgodnie z pismami Marcina Lutra. Pewnym symbolem kościoła unijnego u nas w Ostródzie jest dawny kościół luterański przy ulicy Sienkiewicza, który, jak wszyscy dobrze wiemy, ma dwa hełmy na swojej wieży. Właśnie te dwa hełmy miały symbolizować kościół luterański i kościół reformowany, jako dwa człony kościoła unijnego. Od początków XX wieku była to druga parafia luterańska mieszcząca się u nas w Ostródzie, a na dodatek była też siedzibą luterańskich biskupów. Lata powojenne były niezwykle trudne dla społeczności ewangelików. I to nie tylko tutaj w naszym powiecie, nie tylko w Ostródzie, ale właściwie na terenie całych Mazur. Bo o ile jeszcze przed II wojną światową ewangelicy Mazurzy byli często prześladowani za to, że używają języka polskiego, że modlą się po polsku, że czytają w języku polskim, o tyle po II wojnie światowej ewangelicy Mazurzy znów zostali uznani za wrogów. Tym razem dlatego, że posądzano ich o ich rzekomą niemieckość, o to, że przecież Polak nie może być ewangelikiem, bo zgodnie z ówczesnym i powszechnym stereotypem prawdziwy Polak mógł być tylko i wyłącznie katolikiem. Dlatego też ewangelicy doświadczyli bardzo wielu krzywd po II wojnie światowej. Nie tylko odbierano im wiele kościołów, nie tylko ich często prześladowano, nie tylko zmuszano do wyjazdu, ale także często zmuszano do konwersji na rzymski katolicyzm. I tak właściwie w ciągu tych 50 lat trwania PRL-u Kościół ewangelicki na terenie Mazur stracił prawie 95 tysięcy wiernych. Kościół ewangelicki w Ostródzie borykał się właśnie z dokładnie tymi samymi problemami. Szczególnie, że po II wojnie światowej stracił praktycznie wszystkie swoje kościoły, wszystkie zabudowania, które przed wojną należały do dwóch prężnie działających ewangelickich parafii. A trzeba powiedzieć, że jeszcze do końca XIX wieku na terenie powiatu ostródzkiego żyło ponad 50 tysięcy ewangelików. Jeden z tych kościołów, który dzisiaj wszyscy dobrze znamy jako kościół Dominika Savio, został w 1945 roku spalony, zniszczony, a odbudowany już jako kościół katolicki. Drugi, ten mieszczący się na ulicy Sienkiewicza, został w latach 70. przejęty przez kościół metodystyczny, który pojawił się na Mazurach i w Ostródzie dopiero po roku 1945. I tak ta trudna sytuacja społeczności ewangelickiej trwała praktycznie do 2011 roku, kiedy to dzięki współpracy ze starostwem powiatowym, a także urzędem wojewódzkim udało się otrzymać budynek po dawnym pruskim sądzie, a potem sądzie rejonowym w Ostródzie, który stał się niejako rekompensatą za utracone przez społeczność ewangelików mienie. Dzisiaj chcemy ten budynek przywrócić życiu, chcemy nadać mu ten pierwotny wygląd, ale chcemy także, by nie pełnił on tylko i wyłącznie funkcji religijnych, funkcji kultowych, bo takie spełnia już od 5 lat. Odbywają się tu nabożeństwa, lekcje religii, spotkania młodzieży, czy też spotkania biblijne. Ale chcemy, by w przyszłości ten budynek służył tak naprawdę całej społeczności miasta, społeczności powiatu, by był otwarty na wszystkich, by każdy mógł z niego korzystać. Już dziś działa tutaj chociażby Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe, które prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, czy też stację socjalną, służąc mieszkańcom naszej ziemi. Mamy nadzieję, że w przyszłości Kościół ewangelicki, który na nowo się odradza, na nowo odzyskuje swoich wiernych, będzie ważną, już jest właściwie ważną częścią tego naszego lokalnego społeczeństwa, tego naszego miasta.